Witam, witam. Dzisiaj jest 19 dzień sierpnia 2024. Taki temat zainspirował mnie Andrzej Kwaśniewski. Bo czy szatan gdzie jest teraz? W niebie, czy zrzucony? Gdzie teraz szatan przebywa? Ten szatan, który był w ogrodzie Eden jako anioł, jako Ezechiela 28 rozdział 11 do 16, co był w ogrodzie Eden. Przypowieść królu Tyru i co Ewę kusił jako przez węża, czyli przez świadków Jehowy, adwentystów, Watykan, bo nie ma pośredników. Galacjan 3:20. Nie ma pośrednika, duch prawdy ma nas połączyć. Jana 10:16, Jana 14:17. Duch prawdy, którego Andrzej właśnie nie chce się ze mną połączyć, Andrzej Kwaśniewski, w duchu prawdy, bo ma Ducha Świętego. I Abba, czyli ojca Jezusa, uważa za swego ojca przez krew, ale nie cierpiał. Właśnie Hiob cierpiał, bo Hiob, jak miał cierpienia, Hioba księga, pierwszy, drugi rozdział, to szatan tam przebywał, wędrował, no i na tego Hioba zesłał, wyprosił u Boga, Boga właśnie cierpienia na Hioba. Bóg dopuścił, Bóg ojciec. No i teraz ten cały, jak Jezus był na ziemi i wysłał 72 uczniów, tak, i też widziałem, jak szatan leci jak błyskawica, czyli on widział, że uczniowie już łapią tego ducha, ducha prawdy i tego gorliwego odwagi, że głoszą i demony uciekali, ale mówią: nie cieszcie się, że demony, że świadkowie Jehowy uciekają ze stojakami, czy tam zatykają uszy, czy odchodzą, czy nie słuchają, tak, bo wiara jest ze słuchania. Rzymian 10:17. No i każdy, który ma mniejszy poziom, jest w świecie, ma Ducha Świętego po katolicku, to boi się ducha prawdy. Jana 4, 1 Jana 4:6. Kto z Boga jest, czyli apostoł Paweł miał wysoki poziom, bo był uczniem jednym z 12 Jezusa, jednego nauczyciela, Mateusz 23:8. Także jak Jezus poszedł do nieba po zmartwychwstaniu, po 400 dniach, jak się podnosił na duchu, modlił się za Piotra, tak żeby jego wiara nie ustała, no to zrzucił szatana, wtedy go zrzucił, nie podał mu ręki. No i teraz 2 dni mija, trzecie tysiąclecie, Chrystus rozpoczął i diabeł, który chciał mnie uśmiercić w 91 roku, ale Chrystus dał mi to życie. Tak, Chrystus dał mi życie, bo Chrystus nie odbiera przez 2000 lat, nikomu nie odebrał życia jeszcze, bo zniszczył śmierć, osądził ten świat, zniszczył tutaj szatana i zbawił 8 miliardów ludzi. To się wszystko dokonało, słowo dokonało się. I teraz się wypełnia w czasie, ale u Boga jeden dzień jak 1000 lat. A cierpliwość, właśnie cierpliwość jest zbawienna dla Andrzeja Kwaśniewskiego, ale on się oddala, bo nie chce współpracować z Dorotką, ze Zbyszkiem, ze mną, z Bogdanem. Bo Jezus przeze mnie też, jak przez Mojżesza czy Abrahama działa jako Jahwe. 1 Koryntian 10:4, na skalę buduje nas na Jezusie, na Jahwe, nie na Jehowie. No bo po prostu wszystkie religie diabeł robił na swoje kopyto, w ogóle grzech, który jest w człowieku, tak? Bo oni zawierzyli, tak, faryzeusze mieli Torę, oryginalne pisma, ale dali się zwieść rządza władzy, stołki, tak, i mówili sobie, że mają Boga Abrahama i Jana 8 rozdział poczytajcie, ale Jezus im powiedział, że waszym ojcem jest diabeł. Czyli teraz pierwszy Jana Ewangelia 14, 17, 18. Ja nie jestem sierotą, bo moim ojcem jest król, którego zamordowaliście, teraz kłamstwem go mordujecie, bo Pan Jezus to jest Cezar od podatków, on jest królem, zmartwychwstał król. Przyjdź królestwo Twoje. Łotr mówi: wspomnij Jezus, jak będziesz w swoim królestwie, nie państwie, i ja potrafię rozeznać w duchu prawdy Jana 14, 17, że król przychodzi, króluje sprawiedliwie, służy, jedyny sprawiedliwy, święty. Andrzej ma problem. Czy gdzie ten szatan teraz jest? No, zamknięty jest, tak? No i wesele z prawdy. Ja się uczę 30 lat tej prawdy Chrystusowej, tak? Efezjan 4, rozdział od 20 do 30. I nie zasmucajcie ducha prawdy świętej. Także baranek zwyciężył już tego szatana. I teraz jak związał go na 1000 lat, tak? To jest duchowa wojna. No to dał mi tytuł Syna Bożego, Rzymian 8:19, ale Chrystus stał się moim ojcem. Hebrajczyków 2:13, to ja i dzieci, które dał mi Bóg, czyli Jezus ma dzieci. Izajasza 9, rozdział od 5 do 7, ojciec odwieczny. Także niech Andrzej lepiej pokaże wersety w Słowie Bożym, które świadczą o ojcostwie Jezusa, że jest naszym ojcem.
dla rodzaju ludzkiego, bo ojciec Jezusa, przekładam Ewę, nigdy nie będzie ojcem Bogiem dla rodzaju ludzkiego. Dał własnego syna za ojca. Jak Jezus jest Bogiem, to jest ojcem, bo wszelka skarby, mądrości, ojcostwo, królestwo, wszystko jego się objawiło się w Chrystusie jako osobie. Mateusz 17:5, słuchajcie. I ojciec Jezusa się cieszy właśnie, że w synu możemy uwielbić ojca, bo on chce jako sprawiedliwy posłuszeństwa pojednania, ale pojednał nas w Chrystusie, w tej osobie, tak? No i ten Chrystus właśnie jak w całej pełni czymi Chrystusa, a Bóg jest duchem, nie widzimy Chrystusa Jezusa, bo go nie widać nigdzie w żadnej religii, ale jest Słowie. Pierwsza Mosza 3:15 się narodził w tym Słowie i Ewangelia na pierwszy rozdział, tak? Pierwszy rozdział się narodził. I ci, co go przyjęli, wtedy miał ciało bez grzechu, a teraz daje nam ciało, żeby nasze ciało było bez grzechu, aż doprowadzi nas do doskonałości. Efezjan 4:13. Jednej wiary. I Andrzej też nie rozumie, czym się różni wiara od religii. Także Efezjan 4:5. Jedna wiara. Wiara w prawdę Chrystusową. I on teraz czeka, żeby Andrzej Kwaśniewski się nawrócił, bo jest kompletowanie i czas łaski jeszcze jest. Ale Jezus już 26 lat temu zaczął swoje 1000 lat. Czyli szatan, diabeł, który kusił Ewę w raju, tak? Ale programy, które właśnie programy sztuczne religie, wymysły bożków, co zainfekował ludziom w mózgi. 2 Koryntian 4:4, najbardziej diabeł zaślepił właśnie adwentystów, Świadków Jehowy przede wszystkim. 30 lat temu bym tego nie uwierzył. Także Świadkowie, dwie Biblie sobie zrobili, srebrankę, czarne okładki, no i pionierów nie pisali, że Mateusz 24:31, że pośle pionierów i zbiorą. Bo oni stoją na świadectwo, ale na swoją śmierć, bo Łukasza 19:20.